Jochy, cześć, siemanko. W tym odcinku powiem wam o prawdopodobnym motywie na kolejny sezon oraz pogadamy również o evencie, który będzie miał miejsce na koniec tego sezonu, także zapraszam do oglądania. Wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale, a ja w tym momencie się zamykam, no i zapraszam was do odcinka. Także zacznijmy sobie od prawdopodobnego motywu na przyszły sezon, czyli na sezon trzeci rozdziału trzeciego. Będzie on oparty o wodę, a tak naprawdę w plikach gry mogliśmy znaleźć informacje o wodospadzie. W nim tutaj folder pod nazwą S21 to wskazuje nam sezon 21, czyli sezon trzeci rozdziału trzeciego. Więcej informacji nie ma na ten temat, ale będzie to miało najprawdopodobniej coś wspólnego z Ludlekiem, ponieważ tam odbędzie się event właśnie na koniec tego sezonu. No i przejdźmy właśnie do niego, co może się w nim wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. No i zacznijmy sobie od tych rzeczy, które gdzieś tam mogliśmy się dowiedzieć z questów Rebellion. No i Paradygmat wykryła fluktuację energii wokół Ludlake'u właśnie, co mogliśmy się dowiedzieć po zrobieniu wyzwań Rebellion tygodnia 8. Również Origin prosił nas o użycie plecaka z czujnikiem, aby móc znaleźć właśnie to źródło tej energii. No i następnie powiedział on, to niedobrze, mamy kłopoty i to bardzo duże kłopoty. I nowe miedzełko, które prawdopodobnie pojawi się w Fortnite, chociaż nie wiadomo, ponieważ jest to, że tak powiem, nazwany punkt POI, czyli punkt lokacji, o nazwie kodowej Diddy Machine. No i oznacza to Doomsday Machine, czyli maszynę, która już zawitała tutaj do Fortnite'a w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Rzeczy, które Mida spróbował opanować burzę oraz pętlę na wyspie Battle Royale. Dobrze się to nie skończyło, ponieważ wyspę zalała woda i tak dalej, i tak dalej. Resztę już pewnie znacie. Natomiast to urządzenie zagłady będzie prawdopodobnie znajdowało się na Ludlake'u, ponieważ Ludlake również jest nienazwaną lokalizacją. No i w następnej aktualizacji w Fortnite właśnie coś takiego powinno się wydarzyć. Także czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na event kończący nam drugi sezon w Fortnite. To było na tyle. Trzymajcie się i cześć.